Czy dziewczyny są w stanie oceniać się nawzajem, czy przeszkodzi im w tym ich ego? Tego dowiecie się, oglądając Szał Ciał. Ja jestem Olivia Lee, a za ścianą znajdują się panowie, którzy będą oceniać dziś nasze uczestniczki. A są to miłośnicy zwierząt, którzy bacznie obserwować będą to, co będzie się to działo. Jeżeli jesteście gotowi na dawkę dobrego humoru, to zasiądź ci wygodnie na czymś stabilnym, ponieważ oto nasze dzisiejsze kandydatki. Non, wyglądacie smakowicie. Zanim zaczniemy, pozwólcie, że was przedstawię. Naonka ma 23 lata i pracuje w sklepie. Ashley ukończyła właśnie studia i pracuje w szpitalu jako pielęgniarka. Parvati jest modelką, występuje także w teledyskach. Monika ma 20 lat i aktualnie studiuje dziennikarstwo. Jej marzeniem jest wyjazd na Jamajkę. Oraz ostatnia z uczestniczek, Sozi, jest fortepianistką. Śliczne panie, w pierwszej rondzie oceniacie same twarze, tak więc do dzieła. O czymś zapomniałaś, a tak skoza, za każde dobrze ustawione miejsce zarobicie 500 zł. Oceniają was miłośnicy zwierząt, ale jestem podniecona, że hej, no więc ja uważam, że Ashley jest najładniejsza. Dobra odpowiedź. Morzyneczko, przyjrzyj się mi. Ashley jest piękniotka, będzie pierwsza. A co ty, lespa, że tak się nią podniecasz? Bądź tolerancyjna, złociotka. No dobra, to może zabierzmy się za ocenianie. Już myślałam, że tego nie powiecie. Jak nikt nic nie mówi, to ja stanę na drugim. No to mi zostaje trzecie miejsce. Ta skicka mi wygląda jak chińskie ping-pong. Cholera, co to za ocenianie, jak każda se staje gdzie popadnie. Kochana, nie panikuj, bo dostaniesz rozwolnienia. Ale wy jesteście krejzonki, że ja nie mogę, Mariolka. To ja staję na czwartym, a czernożka na piątym, Migites majonez. No, ciekawe, co nam z tego wyjdzie. Ja tam się nie przejmuję. Najważniejsze, że jest obaw, panie, widać, że już wszystko osaliłyście, tak więc zajmiecie swoje pozycje. No, dziewczyny, powiem wam, że... Trzy z was stoją na odpowiednim miejscu, ale nie podniecajcie się, bo zarobiłyście tylko 1500 zł. Zobaczmy, kto stoi na dobrej pozycji. Ashley na miejscu pierwszym, Pytosławę, Parvati na miejscu drugim oraz Sozi na miejscu trzecim. Zatem wiadomo, kto stoi na złej pozycji. Monika, spadasz na miejsce ostatnie, natomiast ty, Naonka, awansujesz na miejsce czwarte. Zanim przejdziemy do kolejnej rundy, zajmijcie właściwe pozycje. Fajnie, że udało nam się zarobić parę groszy. W końcu nasza grupa jest strasznie niezorganizowana. Ostatnie miejsce to zdrowa przesada, chyba będę musiała dać w kość tym hodowcom. A my powracamy do zabawy. Czas na kolejną rundę, w której panie oceniają ubrania codzienne. Panie, pokażcie wasze ciożki. No i idą nasze ślicznotki. Ciekawe, czy któraś z nich lubi zwierzaki, bo chętnie bym której spościł łomot. Zboczeniec. Ty nie bądź taki mądry, cwaniako. Patrz, jak się obrały, a nie myśl, myślenie zawija. Naonka, wyglądasz znakomicie, powiedz, jaki to rozmiar. Raczej się nie zmieścisz. Sugerujesz, że jestem za gruba? Nie za szeroka. Chyba, że chcesz wyglądać jak gruba ryba. W tej rundzie oceniacie wyłącznie wasze ubrania. Za każde dobre miejsce zdobywacie 500 zł. Do roboty. No to jak ślicznotki się ostawiamy, tylko się nie ostawiajmy na odwal jak ostat. Z tym akurat się zgadzam. Ja będę pierwsza, bo chyba najładniej wyglądam. No, mi się podoba twoje obranko. Staniesz pierwsza. Ja chyba nie będę za wysoko, więc stanę na jakimś czwartym miejscu. Ja będę ostatnia, w porównaniu do was wyglądam niezaatrakcyjnie. Zupełnie się z tobą zgadzam. Ja będę trzecia, a Monika droga, bo jej kiecoszka na pewno się panom spodoba. No raczej tak, czyli już wiemy, co i jak. No to teraz dobrze się ostawmy i kasa będzie nasza. Panienki, widzę, że wiecie już, kto na którym miejscu się ostawi, w takim razie zajmiecie swoje pozycje. Panie, znam już wyniki i przekazuję wam, że... Trzy z was stoją na dobrym miejscu i jest to Naonka na miejscu pierwszym, Monika na miejscu drugim oraz Sozi na miejscu czwartym, bo ja byłam pewna, że będę pierwsza. Ja to mam talent, no nie. A zatem co zresztą, dziewczyny? Parvati, stoisz na miejscu trzecim, jednak spadasz na piąte.
Ashley, ty awansujesz na miejsce trzecie. Zarabiacie 1500 zł w tej rondzie. Macie na koncie już 3000 zł. Zanim zaczniemy ostatnią rondę, ustawcie się w dobrej kolejności. Nie sądzę, że jestem najgorzej obrana, ale cóż, panom się nie podobam. Jeżeli chodzi o miejsce, które zajęłam, to mi to zwisa i powiewa. Ważne, że zarabiamy kasę. Zobaczymy, co stanie się w trzeciej rondzie. Mam nadzieję, że nie okaże się najgorsza ze wszystkich. Tak więc przyszedł czas na ostatnią rondę, w której oceniany będzie całokształt. Panie, zapraszam do mnie. Wyglądacie bardzo seksownie. Pamiętajcie, w tej rondzie oceniacie całokształt. Jeżeli ustawicie się wszystkie prawidłowo, wygracie 5000 zł. W takim razie wszystko już jest jasne. Ranking, czas zacząć. Ja uważam, że Ashley zostanie na pierwszej pozycji. Więc jak ustawiamy nasze panie? Ashley będzie pierwsza, chyba najbardziej nam się podoba. Zgadasz się? Tak, oczywiście. Jest najlepsza. To która z nas będzie na drugim miejscu? Naonka bądź Cozy. Musimy poprawnie wybrać, żeby nie było, że myślę tylko o sobie, ale sądzę, że ja będę droga. Zgadzam się. Naonka będzie droga. Ja stanę ostatnia, bo jakoś nie podobam się tym typkom. No to ja jestem trzecia. Nie zajmę niższego miejsca, więc koniec tematu. Jestem trzecia i tyle. Czyli ja mam być czwarta? Na to wygląda złociotka. Wątpię, że będę czwarta, ale spoks, jeżeli tak chcecie. Parwati wygląda jak czarownica w tej bieliźnie. Według mnie jest średnia, więc będzie trzecia. Ja bym coś jeszcze zmieniła. Niby kogo masz na myśli? Ja się nie ruszam z pierwszego. Ja też zostaję na drugim. Dobra, Sozi, darujmy samotaninę. Dobrze stoimy według mnie. A co powiesz na Monikę? Będzie ostatnia, nie wygląda zachęcająco. Mi tam się wszystkie podobają, ale Monika wygląda jak paszczor. Widzę, że już macie poukładane, kto i gdzie. W takim razie, panie, zajmijcie swoje pozycje. Moje drogie, dotarły już do mnie wyniki panów i muszę powiedzieć wam, że jest gorzej niż ostatnio. Tylko dwie z was stoją na dobrym miejscu. Zobaczmy, kto to. Ashley na miejscu pierwszym oraz Monika na miejscu ostatnim. Zatem co zresztą, dziewczyn? Naonka, z miejsca drogiego spadasz na czwarte. Sozi, awansujesz na miejsce drogie, a ty, Parwati, wskakujesz na pozycję trzecią. Zarabiacie w tej rondzie 1000 zł. Macie razem 4000 zł. To dotychczasowa najwyższa wygrana. A teraz zajmijcie dobre miejsca. Tyle na dzisiaj, panie, wzbogaciły się o 4000 zł. Za miesiąc widzimy się ponownie w programie. Ciao, ciao.